Elo, elo, mordeczki. Obiecywałem wam materiał na temat takiego Chrystusa, Chryslera, który sobie wybierał papieża. Za każdym razem na zimnym, jak go się uruchamiało, to on wybierał papieża. Za każdym razem. Ktoś miał manię wybierania papieży. Proszę, taki Chrystus. Patrzcie, zaplombowany. Muszę go odplombować przed pokazaniem. Niektórzy z was, jak oglądają mnie na Instagramie, to na Instagramie była taka relacja, gdzie nagrałem tego Chryslera. Chryslera, to SRT8 jest. Gdzie jest, było pokazane, jak on dymił. Boże, szukam kluczyka, tak gadam do was, próbuję was zagadać, bo szukam kluczyka. Dobra, odpalam go. W tej chwili auto jest SRT8, patrzcie, ale to maszyna. Akumulator słaby. No i patrzymy, czy on będzie dzisiaj papieża wybierał, czy nie będzie. Oczywiście zaraz wam przejdę do tego. Przejdę do tego, co było zepsute, to żeby nie było, że ja taki będę gołosłowny tutaj dla was dzisiaj. No troszeczkę, ale to wiadomo, teraz to jest para wodna. Tutaj jak oglądaliście, a w sumie zaraz ja, wypatrzcie, czy on dymi. A ja zaraz znajdę na Instagramie te relacje. Gdzie ta relacja? Oczywiście mamy tutaj 6,1 litra. Ja tam wam źle podałem w poprzednim filmie, bo to jest 430 koni, to nie jest 425. Moja aktywność. No i co, dymi? Ale dymi. Ale dymi. Ale dymi. Brodeczki, mordziaki, Alan dymi. Boże, kiedy to było? Kiedy ta relacja była, mordziaki? Czemu ja nie mam tego w archiwum relacji? Kurde. Jak to sprawdzić? Gdzie to może być? O, tu mam chmurki, dobra. O, macie. Patrzcie, co się działo. A, bo ja tylko bumeranga zrobiłem wtedy. O, tego nie możecie patrzeć. Dobra, w każdym razie tutaj było tak, że świata nie było widać. I przechodzę do warsztatu. Już naprawiony, żeby nie było, jest reperowany. Tylko akumulator słaby. Już przechodzę, mówiąc, co było zepsute. Jak znajdę jakąś foteczkę od Łukasza ze Szlifmotu, to wam pokażę, bo Chrysler ten przyjechał do nas po remoncie silnika, bezpośrednio po remoncie silnika. I słuchajcie, tamten pan zgłaszał się do tego warsztatu, no, że dymi samochód, że jest niedobrze. Oni tam jemu powiedzieli, że ma się ułożyć. Szkoda, że nie wzięli się za to, no bo był problem, trzeba było to poprawić. I już wam pokazuję, co było zepsute, słuchajcie. Patrzcie. To jest uszczelniacz zaworowy. Uszczelniacz zaworowy, patrzcie, fajny jest, nie? Normalny, gumka jest ok. Kolejny uszczelniacz zaworowy, gumka jest ok. Kolejny uszczelniacz zaworowy, o kurde, co jest? Co jest, kurde, nie ma czegoś, patrzcie. Tu jest, tu nie ma. O, jest brakująca część. Jak to się stało? Obejrzyjmy pozostałe. Tu jest już nałożone, tu już naprawiłem ten. Nie ma
i nie ma, i nie ma. I ogólnie tak wyglądają w ten sposób właśnie uszkodzone uszczelniacza zaworowe. No tak w tym silniku są zbudowane uszczelniacze, czyli tu sprężyna na to wchodzi i tu pracuje sobie zawór w tym uszczelniaczu. No i niestety te uszczelniacze zostały porozrywane. To nowe uszczelniacze. I jak to się stało, że one zostały uszkodzone? Słuchajcie, Łukasz wysłał mi zdjęcie, w jaki sposób były prowadnice zaworowe do głowicy wciśnięte. No tu patrzcie, tu mamy resztę tych. I wyobraźcie sobie, nie wiem, nie zobaczycie tego w tej chwili na tym, kurde. Ktoś faktycznie wymienił te prowadnice zaworowe, wiecie? Ale wiecie, jaki był problem? O, może tu to będzie... Nie, nie zobaczycie chyba tego na tych prowadnicach. Nie zobaczycie tego raczej. Słuchajcie, prowadnice były krzywo powciskane. Problem był taki, że prowadnica, jeśli jest za głęboko wciśnięta, to w sumie nawet jest może i nie problem. Ona bardziej tam sobie wystaje w kanale dolotowym czy wydechowym. Ciężko jest ją tak wepchnąć, no żeby tutaj grzybek mógł o nią uderzyć. No to praktycznie musiałaby być wepchnięta aż do cylindra. Tu problem jest taki, był problem taki, że te prowadnice były za mało wepchnięte. Ktoś się wciskał, zatrzymał się za wcześnie i ten uszczelniacz jest tak niefortunnie zrobiony, że na nim stoi sprężyna. I ta sprężyna niestety wymusiła to, że dopchnęła jednak ten talerzyk za wszelką cenę, jednocześnie zrywając ten tutaj o kapturek. Po prostu chodziło o to, że to wystawało za mocno z głowicy i sprężyna jak napchnęła, to zerwało ten grzybek. I to cała tajemnica, cały problem. Tam było po 2 mm, po 3 mm. Powinno być prawidłowo. O mniej więcej w taki sposób to powinno być. Uszczelniacz zachodzi, uszczelnia się tutaj na tej prowadnicy i tyle. Tymczasem było niestety za mało wciśnięte i pozrywało w trakcie pracy, pozrywało te gumeczki i od cała przyczyna dymienia. Także na szczęście tutaj silnika nie trzeba było całego rozbierać, tylko trzeba było zdjąć głowicę. Tych głowic nawet nie planowaliśmy, ponieważ one były splanowane. Tylko tutaj Łukasz zrobił to, co trzeba, wymienił te prowadnice, no wymienił uszczelniacze. Nie wiem, czy jakieś tam obróbki jeszcze robił z tymi głowicami. W każdym razie zostało to ogarnięte. No, tak naprawdę pikuś, no, to nie jest jakiś duży problem. Nie jest jakiś kosmiczny też koszt. Udało się ten silnik zreanimować. Ja już myślałem, że całą V8 się rozbierze. Ja już miejsce naszykowałem, żeby postawić ten silnik na stojaku, żeby go rozebrać na części pierwsze. Na szczęście tylko skończyło się na takiej głupocie. Nie wiem, jak to tam dalej pójdzie. No, my tam też żadnych ekspertyz tam nie robiliśmy. Już tam będzie się dogadywał najwyżej. No, tam naprawa głowicy to jeszcze nie taka wielka tam wtopa. Nie ma jakiejś tragedii tutaj z tym. O. Także macie, SRT8 miało być. I ogólnie na temat SRT8 powiem wam, przejechałem się tym samochodem, bo ja miałem przecież chargera do, tak, do Dodge Charger. Miałem chargera przecież 5.7 Hemi, wersja Daytona. I słuchajcie, dopiero jak przejechałem się tym SRT8, dotarło do mnie, czym Daytona się różniła. Słuchajcie, w Daytonie ja miałem innego softa. Miałem innego softa silnika, innego softa skrzyni. Zupełnie inna jazda jest z tymi samochodami. To SRT8, ono już jest takie, ono jest takie potulne jak baranek, powiem wam. Daytona miała takiego softa zrobionego, fajnego, tak przyjemnie się jeździło, tam była zupełnie inna reakcja na pedał gazu w tamtym samochodzie. W tym już jest zrobione tak cywilnie, jest zrobione tak, że baba mogła jeździć. Czyli dodajecie gazu, to się nic nie dzieje, on sobie przyspiesza łagodnie, nic się nie dzieje. W Daytonie dodawałeś gazu, palił gumę. Tym, i tu ja nie mówię o kontrolach trakcji, po prostu połączenie między pedziem a przepustnicą. Zupełnie inna relacja. W Daytonie było tak, że to co robisz gazem, to robi przepustnica. Ona się ciebie słucha. Tutaj już jest
Już jest LGBT pomiędzy tym wszystkim wsadzone. Nie podoba mi się. Mimo, że moc jest dużo większa, pojemność dużo większa, nie masz przyjemności z tego momentu. W Chargerze jechałeś, miałeś ochotę tak sobie, wiecie, przypierdolić. Nie było problemu. Samochód się ciebie słuchał. Tutaj kastracja jakaś została dokonana software'owo. Znaczy ja myślę, że to da się jakoś programowo zrobić, żeby to było normalnie. Ale ogólnie wrażenia. Charger. Dużo fajniejsze, przyjemniejsza reakcja na pedał gazu. No tu wiadomo, no mocy nie oszukasz. 400 ponad koni mechanicznych, to idzie ten samochód jak opętany. Aczkolwiek też jest to irytujące, bo tylko to, kiedy troszeczkę dodajesz gazu, to on tak, widać, że sztucznie zamula, nie otwiera tej przepustnicy, tylko sztucznie sam steruje przepustnicą, łagodnie jedzie. Jak znowu chcesz przypierdzielić, to redukcja biegu i dopiero wtedy z wysokich obrotów jedzie. Nie lubię, no. Nie lubię. Ja jestem takim człowiekiem chyba z poprzedniej epoki, prymitywnym. Musi być linka, musi być przepustnica i wtedy ja wiem, że jadę. O, mądrości swoje nagadał wam Chris. Dobra, krótki vlog taki. Miało być, żeby nie było, że nie dotrzymałem słowa. Miało być o Chargerze, o tym, o 300C SRT8, było SRT8 i tak naprawdę wiele nie było. Głowice zdjęli, zrobili, założyli z powrotem, samochód gotowy. Od wielkiej filozofii nie było. I już papieża nie wybiera, już przestał wybierać papieża. Już na razie zostanie ten sam papież przez jakiś czas, także... zaraz, żartów o pedofilach nie można mówić w YouTubie, to kończę, nie będzie żartu. Na razie.